Cześć, witamy Was jak zwykle bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rap Unboxing TV. Dziś dotarła do nas limitowana edycja płyty Problem LP, która ma premierę w dniu dzisiejszym, czyli 1 czerwca 2016 roku. Płyta wyszła nakładem Rap History Warsaw Records. Sam preorder można było zamówić, z tego co pamiętam, około miesiąc wcześniej. Panowie z Problemu sprzedali sporo naprawdę płyt w preorderze, bo około 4000. Mimo pewnych problemów technicznych z sklepem internetowym, nam na przykład udało się tą płytę kupić dopiero na kolejny dzień i jakoś, że tak powiem, wbić się w kolejeczkę. No, mam nadzieję, że było warto. Przed Wami limitowana edycja, skład, w której oprócz płytki wchodzą również wlepeczki oraz zin, który Wam zaraz pokażemy. Całość jest w takim opakowaniu foliowym, jak widzicie. Mamy składniki zestawu, Problem CD, wlepeczki w ilości sztuk 5 oraz mamy tutaj zin ze zdjęciami z życia zespołu. Ok, może zacznijmy od samej płyty. Tak prezentuje się jej okładka. Płyta jest zafoliowana. Za projekt okładki odpowiada ekipa Full Metal Jacket, a za zdjęcia Jacek Kołodziejski. Ulubiona chwila kolekcjonera, czyli zrywanie folii. Folia zerwana, ta naklejeczka tutaj nam została. Jak widzimy po trackliście, mamy 13 kawałków, włączając to intro i outro. Tą płytę promowały single, na początku był 2040, z takim fajnym cyberpunkowym mashupem anime, nawiązującym do treści kawałka. Drugim singlem była Molly. Otwieramy płytę. Po lewej stronie książeczka. Zobaczmy, co tam w środku. Ciekawe zdjęcie na okładce, przypominam, Jacka Kołodziejskiego. Jak widzimy, naszym oczom ukazują się teksty kawałków. Chyba nie trzeba tego dodawać, ale może wspomnę o tym. Za rap na albumie odpowiedzialny jest Oscar, natomiast za produkcję DJ Sleeze. Ok, to są treści kawałków. Takie zdjęcie. To jest książeczka. Płytka. No i z tyłu mamy fajnie nadrukowaną tracklistę. A na froncie logo zespołu. Dobrze, przejdźmy może do tajemniczego zina, który na zdjęciach dokumentuje jakiś tam czas życia zespołu. Tak. Przejrzyjmy, co tam jest. Chwile z podróży, z koncertów. Chyba kawałki tekstów. Przypominamy, zin był dodawany tylko do edycji limitowanej, która nie jest już dostępna w oficjalnym obiegu. Możecie szukać co najwyżej na przykład na Allegro, gdzie ceny odpowiednio są już wyższe.
swoją drogą to chyba głównie resellerzy tak zapchali sklep problemu, że normalni użytkownicy mieli problem z zakupem kopii dla siebie. No ale tak to już wygląda, że tak powiem, rynek polskich płyt rapowych tak się bujnął. Edycje limitowane, dołączane single, ziny, wlepki. Naprawdę, naprawdę dużo się dzieje. Kolekcjonerzy są w stanie sporo zapłacić, żeby zdobyć jakiś interesujący ich tytuł. Nam póki co udaje się chyba kupić wszystko z tego, co byśmy chcieli mieć. O, tu Włodzi nawet się załapał na zdjęciu. Fajna sprawa. Powiem wam, że papier jest taki troszeczkę grubszy, matowy. Wygląda troszeczkę ten papier podobnie jak w zinie Prosto z okazji jubileuszu 15-lecia. Zleteczki Smokinga. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Sprawdzajcie nasze kolejne unboxingi, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Polubcie nas na profilach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki i do kolejnego razu.